Ale fajnie by było znów pójść na basen. Może zapytamy się taty. Myślisz, że on się zgodzi? Oj, nie wiem. Tata jakiś dziwny ma dzisiaj humor, wiesz? Co robicie? Wy bezczynniki. Zabierajcie się do roboty, już? Podłogi trzeba umyć w domu i okna pomyć. Ale już, już. Oj, chyba nie pojedziemy na basen. No chyba nie. Chodź, idziemy, pomyjemy te podłogi i te okna. Żeby był święty spokój. Miau, króliczki, uciekajcie, uciekajcie. Krakier, co ty tutaj robisz? Bawię się z króliczkami. Jedziemy łapać smerfy. Dobrze, już wsiadam. Żadne wsiadam, pobrudzisz mi siedzenia. Biegniesz za samochodem. Miau, o nie, poczekaj. Także słuchaj, dowiedziałem się, gdzie jest wioska smerfów. Pożyczyłem samochód od czarodziejki z dużego zamku i będziemy je łapać. Tym razem mi nie uciekną. Dobrze wiem, gdzie oni są, wiesz? Tam jest Gargamel z samochodem. Muszę ostrzec smerfy. On chyba wie, gdzie jest nasza wioska. Dlatego ja będę jechał, a ty będziesz biegnął za mną i łapał smerfy. Ja będę im zagradzał drogę. Zrozumiałeś? Miau, już się nie mogę doczekać. Smerfy, smerfy! Co się stało? Co się stało? Popowiedz nam, co się stało? Widziałem Gargamela i on jeździ samochodem i on powiedział, że wie, gdzie jest nasza wioska. A ty co, z nim rozmawiałeś, czy co? No nie, rozmawiał z Klakierem i przygotowywał się do zaatakowania naszej wioski. Samochodem? Nie wiem, to brzmi jak jakiś dziwny sen. To nie był sen, naprawdę, mówię wam poważnie. Smerfy, jesteście moje teraz. Miałeś rację, co my robimy teraz? Chyba uciekamy, co? To uciekamy, uciekamy. Klakier, gdzie ty jesteś? Uciekamy szybko. Szybko uciekajcie. Klakier, no mówiłem tobie. Już jestem. Gdzie są smerfy? No jak, gdzie są smerfy? Uciekły. Ty, kocie, ty. Miałeś ich łapać, a ja miałem zagradzać im drogę, ale jak ciebie nie było, to po co miałem zagradzać drogę? Klakier, co ty znów zrobiłeś? Miau. Mieliśmy taką szansę złapać smerfy. Wszystko popsułeś. Idź stąd, idź do domu. Tym razem nam się udało, ale nie wiadomo, jak to będzie następnym razem. Dlatego musimy się jakoś zabezpieczyć na takie ataki Gargamela w samochodzie. Musimy porozmawiać z papem Smerfem. Jak przyjdzie z pracy, to musimy mu wszystko powiedzieć, że to był Gargamel w samochodzie. To jakaś nowość dla nas. Naprawdę, musimy się dobrze zabezpieczyć. No, musimy.